Dzisiejszy webinar jest poświęcony programowi partnerskiemu. Natomiast na koniec zwrócę uwagę na kilka nowości, które pojawiły się w naszych back-office'ach. Dwie ważne rzeczy, które warto mocno podkreślić, ale o tym oczywiście na koniec. Nazywam się Mariusz Duczmański. Usługami online zajmuję się. Tutaj jest informacja od 2012 roku, natomiast tak naprawdę to był 2007 rok, kiedy rozpocząłem swoją przygodę z usługami online. Inwestorem w firmie Skyward Community jestem od 2016, czyli minęło 6 lat. I też mieliśmy okazję z kilkoma osobami w Polsce i na świecie z ponad 100 osobami ukończyć fajne szkolenie 3D Coaching Business. Szkolenie dla ambasadorów. Było to bardzo fajne przeżycie, doświadczenie. Przy okazji to zdjęcie też cały czas pokazuję, bo była okazja z jednej strony mieć fajną wycieczkę, bo byliśmy w bardzo wysokiej klasy hotelu pięciogwiazdkowym na tej palmie w Emiratach. Natomiast jako pierwsza wycieczka również byliśmy w Szarży, tam gdzie rozpoczęto wtedy budowę ekotechnoparku, czyli tego całego centrum innowacji, w którym no w tej chwili bardzo dużo się dzieje, które stało się takim też centrum spotkań biznesowych dla firmy, przedstawicieli różnych władz, osób odpowiedzialnych za decyzje i nie tylko. Jest tam piękne biuro, więc pan Anatolij Liński i też inne osoby z zarządu, z dyrekcji spotykają się z odpowiedzialnymi osobami do tego, żeby rozmawiać na temat technologii, pokazać na żywo to, co już w tej chwili wybudowano. Oczywiście dużo będzie więcej za chwilę, ponieważ kończone są dwa tory, tor numer 2 i tor numer 4, o długości 2,4 km. To jest sporo odcinek, jeśli chodzi o tor testowy. Tam będą testowane między innymi jeszcze inne pojazdy, jeśli chodzi o towarowy i ten miejski. Być może jakieś podstawowe testy też będzie przechodzić ten szybki, jak wiemy, transport, który już jest tam na miejscu, ten sześcioosobowy, co ma później być wybudowany tor 20-30-kilometrowy do testów tej szybkości 500-600 na godzinę, natomiast pewne, jak wiemy, certyfikacje, testy, które nie zwracają uwagę właśnie na samą szybkość, ale jakieś inne parametry, to można wykorzystać te krótsze tory, na przykład te 2-kilometrowe, które w tej chwili są tworzone. Wiemy, że w tym roku również światu zostanie pokazany nowy szybki transport na 22 osoby, już z łazienką, z bagażnikiem, z wysoką bardzo technologią, więc tego też oczekujemy na tą informację. Natomiast tak jak powiedziałem, było to fajne przeżycie i zachęcam Was do wzięcia jak gdyby nieco więcej inicjatywy, jeśli takie sytuacje, takie szkolenia tego typu się powtórzą. Nie jest to dla wybranych, każdy tak naprawdę może się zaangażować w tego typu działalność, szkolenia. Zresztą sam program partnerski do tego też zachęca, żeby zrobić coś więcej dla siebie, dla bliskich. Zanim przejdziemy do samego programu partnerskiego, to zwrócę uwagę oczywiście na te informacje podstawowe, jak zawsze. Każdy, kto otrzyma linka referencyjnego od osoby, która go zaprosiła do biznesu i się zarejestruje, otrzymuje biuro. Biuro z pełnymi informacjami, z materiałami, z dokumentami, ze skanami, z licencjami, z wszystkimi innymi informacjami, ale też jest zakładka dla partnera i tam otrzymujemy również narzędzia potrzebne nam do pracy, kilka stron internetowych, jeszcze kilka innych informacji i narzędzi, które fajnie przydają się do promowania, do duplikacji programu partnerskiego. W tym miejscu właśnie mamy narzędzia po zaakceptowaniu warunków umowy partnerskiej
i między innymi też po zweryfikowaniu później swojego konta poprzez dowód osobisty, jakiś drugi dokument tożsamości, jeśli chodzi o, znaczy może nie drugi dokument tożsamości, dowód osobisty to jest podstawa, jeśli chodzi o weryfikację konta, taka podstawowa, podstawowy dokument, może być ewentualnie paszport. Jeśli w nim nie ma adresu, no to wtedy musimy jakąś fakturę za media. Prąd, gaz, telefon, wyciąg z konta lub ewentualnie zaświadczenie z urzędu gminy lub miasta potwierdzające adres naszego zamieszkania. I wtedy taka weryfikacja zazwyczaj trwa 24 godziny, maksymalnie 48, jeśli są to oczywiście dni robocze. W momencie, kiedy zatwierdzimy, tak jak powiedziałem, otrzymujemy kompletne narzędzia do pracy i możemy zacząć promować. Te strony internetowe, które tu widzimy, to tak naprawdę są bardzo mocno rozwinięte strony informacyjne o technologii, o inwestycji. Przypięty jest do nich na stałe nasz numer ID. I z tego tytułu, jeśli osoba zarejestruje się z dowolnego linka z naszej strony, to będzie to osoba należała do naszego zespołu. Mamy 7 tak zwanych stopni ścieżki kariery, czyli programu partnerskiego w SkyWorld Community. Jest to partner, konsultant, lider, master, ekspert, top expert i sky expert. Jeśli chodzi o te pierwsze 3, to jak powiedziałem, zdobywamy tak naprawdę bardzo szybko, ponieważ partner, czyli ten początkowy etap, otrzymujemy możliwość zarabiania na bonusach z polecenia 15% tak naprawdę na samym początku, nawet jeśli sami jeszcze nie zdążyliśmy czegokolwiek zainwestować we firmie. Chociaż ja jestem zwolennikiem, żeby być również praktykiem, czyli chcemy mieć własne udziały, pakiety inwestycyjne po to, żeby duplikować we właściwy sposób. Nie chcemy uczyć w ten sposób, że szukamy ludzi do inwestycji, a sami tak naprawdę nie zainwestowaliśmy na przykład ani 50 dolarów. Nie byłoby to właściwe, aczkolwiek firma to dopuszcza, ponieważ zdaję sobie sprawę, że są osoby, które mają potencjał, ale różne sytuacje życiowe sprawiły, że nie mają na ten moment środków na jakieś inwestycje wolne i mogą sobie zarobić na tą inwestycję poprzez duplikację, poprzez zapraszanie ludzi, z którymi mają kontakt. Więc tutaj też nie ma żadnego grzechu, jeśli w ten sposób zaczniemy swoją przygodę z programem partnerskim. Czyli pierwszy poziom to jest partner. Tutaj nie ma gdyby żadnych wymogów. Mamy 4 poziomy, 15% z wpłaty, czyli z inwestycji, z kwoty inwestycji wykonany przez osobę, którą zaprosiliśmy. Czyli jeśli to będzie na przykład 1000 dolarów, no to prosty rachunek 15%, 150 dolarów jest w naszej kieszeni na naszym koncie bonusowym. Drugi stopień w programie partnerskim to konsultant. Tu wymagany jest minimalny ruch na naszym koncie, czyli osobista inwestycja to jest 100 dolarów. I jeśli chodzi o inwestycje naszych partnerów, musimy ich mieć minimum 2, którzy zrobią to samo, po 100 dolarów zainwestują. Wtedy, jeśli my osobiście 100 dolarów mamy i 2 partnerów, którzy zainwestowali 100 dolarów, łączna suma inwestycji na pierwszym poziomie 300 dolarów, wtedy otrzymujemy status konsultanta i jak widzimy, głębokość w naszym programie partnerskim już wzrosła o jeden poziom, czyli właściwie sięgamy do 5 poziomów na tym etapie. I ten trzeci, bardzo prosty do osiągnięcia status, to status lidera. Status lidera uzyskujemy inwestując osobiście 200 dolarów, mając 3 partnerów zaproszonych z naszego linku, którzy zrobili to samo. Natomiast łączna suma inwestycji musi być nieco większa, musi wynosić 2000 dolarów. Jeśli spełniamy te 3 warunki, 3 partnerów 200 dolarów, nasza inwestycja minimum też 200 dolarów, ale łączna suma inwestycji na pierwszym poziomie wynosi 2000, to wtedy uzyskujemy status lidera i jak widzimy,
lider sięga do 6 poziomu, jeśli chodzi o wgłąb strukturę. Witam, witam pana Janusza. Więc to jest status lider. Kolejne statusy to jest status master. Tutaj jak gdyby zaczyna się już konkretna praca, ponieważ status mastera po pierwsze podwaja nam o 50%, jeśli chodzi o głębokość w programie partnerskim, czyli zamiast 6 zaczynamy sięgać do 9 poziomów. Osobista inwestycja nasza musi wynosić minimum $1000. Musimy mieć 3 partnerów, którzy mają status liderów, osobiście zaproszonych, i łączna suma inwestycji na pierwszym poziomie naszej struktury musi wynosić $5000. Jeśli spełniamy te 3 warunki, czyli $1000, łączna suma 5000 na pierwszym poziomie, historycznie lub jednorazowo, nie ma znaczenia, ale mamy również 3 liderów kwalifikowanych i możemy to zobaczyć oczywiście w naszej zakładce dla partnerów. Tam są statystyki, dokładnie możemy sprawdzić, kto na jakim statusie jest, czy mamy 1, czy 2, czy 3 liderów, i wtedy, jeśli spełniamy wszystkie 3 warunki, o których wspomniałem, czyli te 2 zaznaczone plus 3 liderów, to wtedy sięgamy, uzyskujemy status mastera, czyli inaczej mówiąc mistrza, zarabiamy na 9 poziomach w programie partnerskim. Kolejny status jest to status ekspert. Status ekspert ma pewną zmianę, o tym za chwilę. Przede wszystkim osobista inwestycja eksperta musi wynosić minimum $5000. Łączna suma inwestycji pierwszego pokolenia, czyli osób bezpośrednio zaproszonych, musi wynosić $10000. Czyli jeśli mamy 5, to pozostała część struktury z pierwszego pokolenia musiałaby mieć minimum 5000, żeby łączna suma była $10000. Ale również musimy mieć 3 masterów, czyli 3 kwalifikowanych partnerów o poziom niżej. Z tą różnicą, tak jak wspomniałem, że 2 partnerów to partnerzy na pierwszym poziomie, czyli nasi bezpośredni zaproszeni, natomiast 3 może być na 2, 3, 4, 5 poziomie, ale w niezależnej nodze, czyli w innej wodnodze niż tych 2 masterów, którzy dają już na kwalifikację, czyli przynajmniej tam część kwalifikacji. Jeśli mamy 3 masterów, 2 bezpośrednich, 3 pośredni, czyli gdzieś głębiej w niezależnej nodze, lub oczywiście 3 bezpośrednich, to jest najlepszy układ, bo wtedy widzimy, że nasza struktura fajnie się bardzo szybko rozwija. Jeśli mamy ich 3, to jest to spełniony 3 warunek, i wtedy uzyskujemy status eksperta. Jak widzimy, ekspert w programie partnerskim zarabia już 20 poziomów, czyli do 20 poziomu, więc to jest naprawdę spora głębokość, jeśli chodzi o programy partnerskie. I tutaj zaczyna się naprawdę fajna przygoda, jeśli chodzi o możliwość zarabiania, ponieważ niewiele nas ominie, przynajmniej w długim czasie, bo często jest tak, że jeśli chodzi o programy partnerskie, pamiętamy, że jeśli jest to płytki program partnerski, czyli tam 2-3 poziomy, no to często ubolewamy nad tym, że partner, którego my zaprosiliśmy, zaprosił partnera, a tamten zaprosił właśnie na 3, czy na przykład załóżmy na 2 poziomie jakąś fajną grupę, strukturę, którzy zaczynają wprowadzać ludzi. Okazuje się na przykład, że na 4 poziomie już nie sięgamy prowizji, które zaczynają być naprawdę spore, poważne. Ale my nie sięgamy, ponieważ program partnerski daje nam możliwość zarabiania tylko na 3 poziomach. Tutaj tak nie jest. Program partnerski Skyward Community maksymalnie można przy kwalifikacjach sięgać do 24 poziomów. Przy ekspercie jest to już 20 poziomów. Więc przy 20 poziomach naprawdę niewiele nas omija. Możemy zarabiać naprawdę duże pieniądze. Także warto o tym naprawdę pamiętać.
Zobaczmy jeszcze kolejny poziom, przedostatni. Tu kolejna zmiana nastąpiła, ale o tym też za chwilę. Mamy top eksperta. Top ekspert, minimalna suma inwestycji osobistej to jest 10 tysięcy dolarów. Jeśli chodzi o grupę z pierwszego pokolenia, 30 tysięcy dolarów. No i w tym wypadku musimy mieć trzech ekspertów, czyli o jeden poziom niżej. Dwóch musimy mieć minimum na pierwszym poziomie. Trzeci może być na pierwszym poziomie lub w dowolnym poziomie, ale w niezależnie innej nodze, czyli w innej nodze niż tych dwóch ekspertów. Tu mamy ten przykład podany, niezależna noga na trzecim poziomie jest ten trzeci ekspert. To jest trzeci poziom, natomiast również jako trzeci ekspert i on nam daje tą jedną z trzech warunków w kwalifikacji, czyli mamy trzech ekspertów, 10 tysięcy osobistego przypisu, 30 tysięcy ze struktury i wtedy otrzymujemy status top eksperta. Natomiast top ekspert, oprócz tego, że zarabia już z 24 poziomów maksymalnej głębokości, to dostaje również comiesięczny bonus w wysokości do 1500 dolarów. Czyli jeśli obrót ma na przykład wysokości miesięcznej 20 tysięcy, natomiast przy tak rozbudowanej strukturze zapewniam, że to w wielu wypadkach, w większości wypadków tak naprawdę nie jest problemem, obrót 20 tysięcy. Jeśli jest ten obrót 20 tysięcy, to oprócz wszystkich bonusów z 24 poziomów dostaje co miesiąc 1500 dolarów. Zgodzicie się, że fajny dodatek, fajna pensja dodatkowa do bonusów, które otrzymujemy z programu partnerskiego. I zobaczmy jeszcze ostatni status, to jest status Sky Experta. Sky Expert, jakie musi podstawowe warunki spełniać? Przepraszam, bo mi przeskoczyło. Sky Expert musi mieć osobiście zainwestowane minimum 20 tysięcy dolarów. Grupa musi mieć 90 tysięcy dolarów. Mówimy o grupie z pierwszego poziomu. Historycznie lub jednorazowo, nie ma znaczenia, bo to, co historycznie, wszystko cały czas się liczy do tych 90 tysięcy. I w tym wypadku ten najwyższy poziom, w wypadku Sky Experta, musimy mieć już nie trzech, ale czterech kwalifikowanych partnerów z niższym poziomem, w tym wypadku czterech top ekspertów. Jak widzimy, dwóch musi być na pierwszym poziomie, czyli to są osoby, które bezpośrednio zaprosiliśmy, natomiast pozostałych dwóch może być bezpośrednio lub pośrednio. Jeśli pośrednio, to w niezależnych nogach, tak jak mamy tu przykład, drugi poziom, w tym wypadku mamy też tutaj trzeci, czwarty poziom, pojawił się top ekspert, on daje nam kwalifikację. Jeśli mamy ich cztery, to kwalifikujemy się na Sky Experta. Oprócz tego, że zarabiamy na 24 poziomach z bonusów, z wszystkich wpłat, inwestycji, które są wykonane w naszej strukturze, to przy miesięcznym obrocie w wysokości 300 tysięcy otrzymujemy dodatkowy comiesięczny bonus w wysokości 2000 dolarów, czyli jakieś 8, ponad 8, prawie 9 tysięcy złotych dodatkowych przychodów comiesięcznych. To jeśli chodzi o program partnerski. Teraz kilka informacji dotyczących dodatkowego bonusu. Jest taka możliwość, jeśli w danym miesiącu na pierwszej naszej linii, czyli bezpośrednio zaproszonych partnerów, mamy sprzedaż na wysokości 5, 10 lub 20 rat lub płatności jednorazowych łącznie, to wtedy możemy mieć zamiast 15, możemy mieć 16, 17 lub 18% bonusu. Więc tutaj pod tym względem warto też zawalczyć. Podstawowe warunki, jeśli chodzi o program partnerski, podsumowując,
minimalna inwestycja 50 tysięcy, przepraszam, 50 tysięcy, $50, to jest minimum, które dzisiaj możemy włożyć do firmy, czyli 200, nieco 200 zł ponad. Minimalna kwota wypłaty $30. Na przykład wynagrodzenie partnerskie są księgowane wyłącznie na koncie bonusowym, które możemy oczywiście zainwestować, możemy wypłacić. To już my sami decydujemy, co chcemy z tym zrobić. Jeśli chodzi o wysokość procentu, to może on sięgnąć w programie partnerskim 18% lub być od 0,5% do 7% w kolejnych poziomach. I najważniejsze, 24 poziomy program partnerski i możemy zaprosić nieograniczoną liczbę osób, czyli możemy tak naprawdę zapraszać, jeszcze raz zapraszać nowe osoby do biznesu, do Skyward Community. Drobne upominki na początek, jeśli chodzi o mistrza, to dostaję długopis firmowy, natomiast kolejne trzy ostatnie te poziomy, jeśli chodzi o kwalifikacje, one są wypłacane w postaci bonusu w kwocie przy ekspercie $500 od momentu uzyskania statusu w ciągu 24 godzin, kiedy się otrzyma kwalifikacje. Top ekspert otrzymuje $1500 i Sky Expert otrzymuje $2000. To są jednorazowe wypłaty od momentu uzyskania tego statusu. Firma wypłaca nam w postaci bonusu te $2000. To tak mniej więcej wygląda, czyli jak gdyby widzimy, że to jest taki w wypadku Top Experta i Sky Experta jednorazowy bonus dodatkowy comiesięczny, który otrzymują z obrotu. Więc fajny zastrzyk też gotówki. Teraz przejdziemy troszeczkę, dosłownie chwileczkę, na jeśli chodzi o pakiety inwestycyjne. One są bardzo różne. Jak wiemy, są pakiety tak zwane ratalne i gotówkowe. W większości wypadków ratalne są na 5 rat obecnie, natomiast jeśli chodzi o gotówkowe, to jednorazowo od $50 wzwyż można gotówce płacić. Pamiętamy też również, że czym wyższa kwota inwestycji, szczególnie w gotówce, to tym wyższe dyskonto, czyli dostajemy jak gdyby więcej udziału za mniej pieniędzy. To tak mniej więcej można w skrócie powiedzieć, a więcej udziałów to również też więcej pieniędzy. Podam przykład. Na każdym webinarze staram się to tłumaczyć, by nie było wątpliwości co do tego opisu, co to jest dyskonto. Dyskonto to jest tak naprawdę wartość dodana do tego, co my wkładamy do firmy. Czyli tak naprawdę w momencie, kiedy chcemy zainwestować 1000 na przykład dolarów, może zobaczmy jakiś taki pakiet właśnie wysokości $1000. Mamy tutaj pakiet wysokości $1000, jednorazowo w gotówce. Firma daje nam dyskonto 30. Co się w tym wypadku dzieje? Dzieje się to, że dostajemy 30 tysięcy udziałów warte w cenie nominalnej $30,000. Czyli tak naprawdę za $1000 dostaliśmy 30 tysięcy udziałów warte w cenie nominalnej po zakończeniu 15 etapu, warte $30,000. Czyli łatwo sobie policzyć, jaka to jest, że jest to tak naprawdę 3000% w stosunku do kwoty, którą włożyliśmy do firmy. I to jest to minimum, które wynika z naszych kontraktów, z umów, bo gdybyśmy zajrzeli sobie w nasze dokumenty, w umowy tak zwanej pożyczki konwertowej, ponieważ tu nie ma jakiejś umowy typowo inwestycyjnej na tym poziomie inwestycji, tylko jest umowa pożyczki konwertowanej czy konwertowej. O co chodzi? Chodzi o to, że my niejako pożyczamy pieniądze firmie, określonej wysokości, firma daje nam w to miejsce udziały, które w pewnym sensie są też akcjami, ale w takim 100% znaczeniu akcjami staną się w momencie, kiedy będą giełdy i firma pójdzie na giełdę.
Oczywiście wtedy spodziewamy się, że ta cena udziału będzie dużo, dużo wyższa niż 1 dolar w tej cenie nominalnej. To jest oczywiście moje odczucie w stosunku do tego, co się dzieje w wielu innych firmach, które debiutowały. Natomiast 1 dolar to jest takie minimum. Czyli za 1000 dolarów dzisiaj firma daje nam w tym wypadku 30 tysięcy udziałów warte 30 tysięcy dolarów w cenie nominalnej. Czy to jest mało, czy to dużo? 3000%, gdzie bylibyśmy w stanie zarobić nawet przez 5 czy 10 lat? Mówimy o 3000%. Nie o 2%, 10%, 2, 3, 5, 10, 20, 50%. Mówimy o 3000%. To jest taki minimum, który firma faktycznie daje. Więc warto o tym pamiętać, warto o tym myśleć. Te zdjęcia też pokazują, że osobiście inwestowałem przez szereg lat zarówno własne środki, jak i środki zarobione w programie partnerskim i systematycznie dokupowałem udziały. Były dodatkowe wtedy pakiety, które dawały jak gdyby możliwość gdzieś tam powiedzmy zaistnienia symbolicznie. W ekotechnoparku na przykład posadzone zostało drzewo z tabliczką Mariusz Duczmański i z numerem GPS, pod które można łatwo trafić. Zostało zainwestowany też pakiet, w który akurat w okresie trafiłem, kiedy firma budowała muzeum i na suficie pojawiło się tysiące nazwisk ówczesnych inwestorów i moje nazwisko też gdzieś tam się pojawiło, zostało utrwalone. Ale to był taki dodatek. Pamiętamy hologram, czy jeszcze inne rzeczy, które być może jeszcze w przyszłości firma zaproponuje, więc to są takie dodatkowe rzeczy, na które każdy z nas gdzieś tam mógł dostać. Wiem, że w swoim czasie były różnego rodzaju monety tłoczone z różnymi symbolami, jeśli chodzi o firmę. Więc niektórzy partnerzy takie monety posiadają, więc to są takie dodatki, które firma gdzieś tam, żeby upamiętnić po prostu pewien etap budowy i naszego wkładu w tą całą technologię, po prostu dodatkowy bonus robiła. Teraz krótka informacja na temat, jeśli chodzi o spadkobierców, to może nie jest to temat na dzisiejszy webinar, natomiast tak, szczegółowa instrukcja pojawiła się w naszych back-office'ach. Jeśli będzie problem, gdzie to znaleźć, to pytajcie się mnie lub kogoś z waszych sponsorów. Jeśli chodzi o zapisanie komuś spadku udziałów, to pamiętamy, że podstawowa rzecz to w tych danych osobowych wpisać kilka tych danych, imię, nazwisko, telefon, adres mailowy, natomiast i tak wszystko musi odbyć się w drodze formalnej, między innymi chociażby o notariusza. Musimy mieć dokument prawny spisany, komu chcemy zapisać udziały i taki dokument wtedy należy przesłać również duplikat czy oryginał, jeśli w tym celu właśnie to robimy, do firmy, aby firma faktycznie w wypadku naszej śmierci wiedziała konkretnie kogo wskazać, jeśli chodzi o przepisanie udziałów na czyje konto. Jeśli mówimy już o udziałach, o tym ja już mówiłem jakiś czas temu, bo też mnie proszono, te wszystkie udziały związane z naszymi dziećmi, czyli tam był pakiet student, pakiet maluszek, czy jeszcze jakieś inne. Pamiętajmy, jeśli nasze dzieci uzyskały pełnoletność, to jest nasz wybór w tym momencie, czy te udziały faktycznie przepiszemy, bo czasami przez parę lat mogło się wiele wydarzyć. I się zastanawiamy, czy te udziały przepisać dziecku, czy ono na ten moment zasługuje, czy nie zasługuje, czy swoim życiem pokazało, że chcemy, aby miało fajny start gdzieś tam w przyszłość, więc to oczywiście my decydujemy, więc jeśli nie przepiszemy tych udziałów, to one oczywiście będą normalnymi udziałami naszymi osobistymi i zostaną w naszym portfelu. A jeśli chcemy przepisać, to oczywiście należy wysłać szczegółową notatkę naszej dyspozycji, naszego imienia, nazwiska, telefon, adres mailowy, konta, jaki pakiet, o jakim numerze chcemy przepisać na naszego, załóżmy, syna czy córkę.
Oczywiście wcześniej ten syn czy córka musi otworzyć własne osobiste konto, musi to konto zweryfikować, musi też z własnego konta, z back-office'u też napisać maila do firmy, zidentyfikować się danymi osobowymi i że chce przyjąć te udziały, które chce mu zapisać ojciec czy matka, przepisać. I obopólne te maile muszą być wysłane faktycznie do firmy. Dopiero po takim dokładnej notatce z naszej strony, czyli rodzica, który chce przepisać udziały na konto syna czy córki, a córka czy syn musi z własnego konta napisać, że te udziały przyjmuje o numerze takim, takim, w ilości takiej, takiej i też wszystkie dane swojego konta, dane zazwyczaj jakiś skan dowodu. Pamiętamy, że zawsze potrzebne jest przy tego typu operacjach nasza SWIFT-focia, do tego bieżąca data z dowodem osobistym, który trzymamy w jednym ręku. To jest bardzo ważne, żeby ułatwić pracę osobom, które zajmą się tym tematem, tak bardzo pokrótce, ale gdyby ktoś nie do końca zrozumiał, o czym w tej chwili mówię, jeśli chodzi o przepisanie tych udziałów synowi czy córce, jeśli chodzi o te pakiety właśnie maluszek, student i tak dalej, to pytajcie się też mnie na czacie gdzieś tam na Skype'ie albo prywatną wiadomość lub swoich sponsorów. To po prostu też wyjaśnię szczegółowo, jak to wygląda. Wiem, że zapytanie poszło do firmy, więc pewnie wkrótce być może właśnie pojawi się też szczegółowa instrukcja, jak takie maile napisać ze strony rodzica i ze strony dziecka, który chce przyjąć te udziały. Więc jeśli nie jest jakaś pilna sprawa z naszej strony, to chwilę jeszcze możemy poczekać, pewnie taka instrukcja się pojawi, bo wiem, że do zarządu takie zapytanie, taka prośba poszła. Do tej informacji wrócimy za chwilę na koniec, do tego 6-cyfrowego kodu z aplikacji googlowskiej. Natomiast pamiętajmy, że mamy czat online, który jest włączony, który działa 24 godziny na dobę. I tutaj też również pewne zapytania możemy zawsze wysyłać. Wykorzystujmy ten czat naprawdę do naszych jakichś swoich wątpliwości. Również przypominam, że na naszych kontach, naszych back-office'ach jest wiele pytań i odpowiedzi. Jest taka zakładka pytania-odpowiedzi. 100 pytań, 100 odpowiedzi. Bardzo wiele odpowiedzi na nasze pytania często znajduje się właśnie w tej zakładce. I zanim zaczniemy pisać, czy to do supportu, czy na czat online, zapoznajmy się pierw z tą częścią pytań i odpowiedzi, bo być może właśnie nasza odpowiedź znajduje się w tych pytaniach. Żeby nie zajmować niepotrzebnie czasu pracownikom czatu online, czyli supportu w tej stronie, jeśli chodzi o czat online, czy też w ogóle support, który wysyłamy mailem, informacje, to zapoznajmy się z tymi pytaniami, odpowiedziami, które mamy na naszej stronie. To jest to zdjęcie, o którym mówiłem, czyli ta SWIFT-focia. Dobrej jakości zdjęcie z dowodem osobistym i kartka A4, na której jest napisane SWC, bieżąca data i nasze na przykład imię, nazwisko. I taka kartka zawsze musi się znaleźć w mailu, który wysłałem do firmy, jeśli chcemy coś po prostu załatwić, jako dodatkowy dokument. Oczywiście ja nie mówię, że to jest w 100% adekwatne, że nic nie załatwimy bez tego zdjęcia, ale z tym zdjęciem o wiele uprościmy wszelkie procedury, wszelkie czas, jeśli chodzi o weryfikację naszej osoby, bo często jest tak, że na przykład piszemy do firmy, że potrzebujemy zmienić pewne dane osobowe w naszym koncie. Więc bez takiego zdjęcia, które tu widzimy na slajdzie, nic niewiele zrobimy. Firma musi nas zidentyfikować, zweryfikować, że my to my i temu służy między innymi takie zdjęcie, taka SWIFT-focia. Więc o tym pamiętajmy, jest to proste. Najczęściej najlepiej, żeby ktoś nam osobiście zrobił zdjęcie, czyli tą lepszą częścią aparatu z lepszą rozdzielczością, niż tą odwrotną z drugiej strony telefonu, gdzie ta rozdzielczość jest gorsza. Chodzi o to, żeby po powiększeniu tego zdjęcia pracownik firmy
nie miał wątpliwości, że my jesteśmy na zdjęciu i dowód, który trzymamy w ręku, że jest po prostu nas. Chodzi o to, żeby nie było żadnych wątpliwości. Musi być dobrej jakości. I teraz jeszcze kilka newsów na koniec, tak na szybko. O tym już mówiłem tydzień temu, ale krótko, dosłownie chcę wspomnieć, dlaczego paszport elektryczny. Tak naprawdę tych dokumentów mało kto używa w świecie. My chcemy to używać standardowo jako pewien obowiązek. Czym jest dokument? Tak zwany e-paszport, dokument techniczny. Jest to dokument, który zawiera między innymi informacje właśnie techniczne, eksploatacyjne dotyczące produktu przez cały cykl jego życia. Jeśli na przykład cykl życia pewnych części wynosi, nie wiem, 50-100 lat, to taki dokument pozwala tak naprawdę na bieżąco między innymi kontrolować wszelkiego rodzaju prace techniczne, między innymi, tak jak tutaj czytamy w tej drugiej części, bezpieczeństwo, konserwację, czy jeszcze inne prace związane właśnie z eksploatacją i utrzymanie później we właściwym stanie torów, pojazdów, które będą się przemieszczać, przywozi przede wszystkim tutaj ludzi, żywych ludzi. Poza tym paszport elektroniczny, który firma nasza zastosuje, wyeliminuje między innymi fałszywe dokumenty, duplikaty i tak dalej. O co chodzi? Chodzi o to, że wiemy, że często różne firmy budują potężne budynki, mosty i zdarza się, że most, który powinien działać, czy powinien służyć na przykład, nie wiem, 30 lat zgodnie z umową, okazuje się, że po 5 latach na przykład pęka. Pękają słupy, pęka nawierzchnia i tak dalej. Pytanie dlaczego? Tego typu paszporty elektroniczne mają wyeliminować wszelkiego rodzaju oszustwa, fałszerstwa i tak dalej. Nie powinno być problemu właśnie później z utrzymaniem we właściwym stanie zarówno całej nawierzchni, infrastruktury, jak i pojazdów. Więc to będą pojazdy nasze wszystkie posiadały. Ten news, który pojawił się dosłownie kilka dni temu, być może tutaj już wcześniej go gdzieś widzieliśmy na naszej stronie, w szarży rozpoczęło się już betonowanie podpory kotwiczącej na linii numer 1. Ostatnio dużo mówiliśmy na temat linii numer 4, ponieważ jak wiemy, w szarży powstają w tej chwili równolegle dwie linie o długości 2,4 km. Jak wiemy, 2,4 km to już jest całkiem niezły, spory odcinek, jeśli chodzi o trasę taką testową, do testowania w takim ekotechnoparku, czy takim centrum innowacji. Natomiast jak wiemy, również wiele prac miało być zakończonych jesienią zeszłego roku. Pandemia, to co się działo na świecie, przestoje w wielu fabrykach, wielu firm, z którymi współpracujemy, po prostu były opóźnienia. Teraz te prace ruszyły. Wiemy, że na torze numer 4 kończone są prace, za chwilę będą montowane szyny, a tutaj na torze numer 2 o długości też 2,4 km są kolejne budowane już podpory, betonowe podpory pod budynki, które mają trzymać jak gdyby całą dodatkową konstrukcję, więc te prace faktycznie w tej chwili bardzo mocno się jak gdyby nabierają tempa, wykonywane są i to, co tutaj powiedziałem na samym końcu, że przed nami jeszcze właśnie dużo pracy, jeśli chodzi o ten tor numer 2. Betonowanie na dwóch podporach kotwiczących i montaż konstrukcji toru, to co widzieliśmy na torze numer 4 o długości 2,4 km. Jednak właśnie najtrudniejszy etap budowy w tej chwili się rozpoczął. Natomiast później będą te prace, które widzieliśmy w newsach z konstrukcji z toru numer 4. Jeśli nie wiemy, o czym mówię, no to warto wrócić do tych newsów, które zwracały uwagę na tą konstrukcję toru numer 4 sprzed dosłownie kilku czy kilkunastu dni.
Natomiast to jest ten drugi tor, o którym dużo mówiliśmy jesienią zeszłego roku, że dwa tory o długości 2,4 między innymi do bardzo ważnych testów będą w tej chwili niedługo wkrótce już kończone. Ukazało się oczywiście na Białorusi ostatnio w czasopiśmie informacja wystawy międzynarodowe o zaletach transportu stonowego. To jest news dosłownie sprzed też chwili. I zwrócono uwagę na najważniejsze zalety naszego transportu. Warto podkreślić te punkty. Między innymi zwrócono uwagę na to, że nasz transport jest napędzany energią elektryczną, ale zużycie tej energii jest dużo, dużo, naprawdę dużo mniejsze. Jeśli słuchamy webinary Janusza Tomczaka, to wiemy, jakie jest to zużycie tej energii. Więc w porównaniu ze standardowymi pojazdami elektrycznymi, to co nasza firma tworzy na naszych oczach i cały czas to udoskonala, ma naprawdę bardzo wielkie znaczenie dla świata, jeśli chodzi o energię. Estakada strunowa wymaga też minimalnego przydziału ziemi, czyli wiemy tak naprawdę, że pod autostrady, pod normalne szyny, to są potężne ilości ziemi i niszczenie środowiska. Tutaj wymagany jest minimalny przydział ziemi, tylko tak naprawdę na miejsce na słupy i często same miejsca, gdzie kolejki się będą zatrzymywać, czyli nasze pojazdy, może zostać wykorzystana oczywiście infrastruktura już istniejąca. Więc to też jest kolejny plus, bo transport strunowy powiedziano, że wykorzystuje stalowe też koła. W przeciwieństwie do opon pneumatycznych zużywa się znacznie wolniej no i emituje oczywiście mniej szkodliwych substancji podczas ruchu. To, co tu wspomniałem, ze względu na położenie nad ziemią i lekka konstrukcja torów, transport strunowy jest łatwiejszy do zintegrowania z już uformowanym miastem niż budowanie metra właśnie czy układanie drogi. Często tak naprawdę w danych miastach budowanie metra czy układanie drogi wręcz jest niemożliwe, ponieważ jest takie zaludnienie, tak gęsty obszar zabudowania, że no jest naprawdę duża trudność. Tutaj jeśli chodzi o nasz transport, można go niejako umieścić w dowolnej infrastrukturze. To jest bardzo, bardzo ważne. Ten jeden z ostatnich przedpunktów mówi, podpunktu przedostatni, tory strunowe można budować obok budynków mieszkalnych, ponieważ transport nie będzie tworzył korków nie będzie stwarzał niebezpiecznych sytuacji dla pasażerów i pieszych. Więc to są naprawdę zalety, których na ten moment nie posiada nikt. Więc to jest to. Tutaj też w tym newsie, tak naprawdę trzecia z ostatnich informacji dzisiejszego webinaru, projekt transportu strunowego poszerzył listę potencjalnych klientów. Zachęcam do zapoznania się w wolnym czasie z całym tym newsem, ponieważ on zwraca uwagę na to, że pomimo tego, że oczywiście zakończyła się Expo w Dubaju z końcem marca, to do naszego Centrum Innowacji przybywają kolejne osoby, które są zainteresowane tworzeniem tych technologii w poszczególnych krajach, czy to między innymi Holandia, czy Emiraty Arabskie, czy jeszcze inne kraje. No, delegaci po prostu przybywają w tej chwili dość często, pojawiają się w naszym centrum. No i z tego też powstają pewne później dalsze relacje. Widzimy, że to były różne osoby, które w ostatnim czasie się pojawiły. I teraz dwie ostatnie informacje, bardzo, bardzo ważne dla wszystkich partnerów, którzy są udziałowcami, którzy biorą udział w programie partnerskim. Włącz logowanie dwuetapowe do 27 kwietnia. O co chodzi? Chodzi o to, że jeśli do tej pory tego nie zrobiliśmy, to mamy czas do 27 kwietnia. Co się stanie po tym terminie? Po tym terminie tak naprawdę będziemy mogli logować się na swoje konto, przynajmniej na ten czas, bez problemu.
Natomiast ani nie wypłacimy, ani nie przelejemy wewnętrznie nikomu środków. Gdybyśmy takie środki z programu partnerskiego mieli i chcieli je sprzedać lub normalnie wypłacić poprzez któryś z kanałów płatności, to tego nie zrobimy do momentu uruchomienia tego Google Authentication. Czyli musimy najlepiej do 27 kwietnia, jeśli do tej pory tego nie zrobiliśmy, to zrobić. Natomiast osoby, które już dawno temu zrobiły sobie taką aktualizację i zabezpieczyły te konta dodatkowo przez tą aplikację Google Authentication, to oprócz tego, że przy logowaniu po wpisaniu hasła, nadal kolejnym jak gdyby etapem jest wpisanie numeru aktualnego kodu z aplikacji, to teraz dodatkowo przy wypłacie lub próbie przelania wewnętrznie do innego partnera środków już nie będzie PIN, już nie będzie kod SMS-owy ani na maila, tylko będzie przełączone automatycznie, będzie trzeba podać kod właśnie z aplikacji Google Authentication. To ma, jak tutaj firma pisze, chronić gabinet osobisty przed włamaniami i chronić transakcje w gabinecie osobistym. Czyli po pierwsze, żeby się na nasze konto nikt nie dostał i po drugie, żeby z naszego konta nikt żadnych środków nie wypłacił. To jest dla naszej ochrony. Nie po to, żeby nam życie utrudnić, ale dla naszej ochrony. Jeśli nie wiemy, jak to uruchomić, mamy problemy, nie jesteśmy tacy internetowi, to poprośmy swoich sponsorów, nadsponsorów, żeby nam w tym pomogli w najbliższym tak naprawdę tygodniu, bo do 27 mamy na to czas. Pod tym newsem dotyczącym właśnie dodatkowego zabezpieczenia jest między innymi krótkie wideo, które pokazuje też, jak można osobiście samemu to zrobić. I na koniec jeszcze ważna informacja, to jest ta urodzinowa, ta jubileuszowa promocja dotycząca dyskonta w wysokości 73 lub 70. Ona została przedłużona dosłownie dzisiaj, przedłużona z dzisiejszego dnia, bo ona się kończyła w naszego czasu o 23, a została przedłużona do piątku do 23, czyli do 22 mamy czas, aby mieć możliwość kupienia udziałów z dyskontem 1 do 70 lub 1 do 73. Jeśli wydajemy gotówkę w wysokości $1000, to wtedy mamy dyskonto 1 do 70 w tej ofercie. Jeśli nie możemy sobie pozwolić na taki wydatek i chcemy jednak taki pakiet kupić w takim dyskoncie, to nieco niżej o 3%, 1 do 70. Wiemy, że to i tak standardowo jest wyżej o ponad 100%, bo pamiętamy, pokazywałem wam w gotówce, jeśli byśmy chcieli kupić, to mamy dyskonto 30 w tej chwili, a tu firma nawet w ratach daje nam możliwość w 5 ratach po $200 miesięcznie dać dyskonto 1 do 70, czyli ponad 100% mamy więcej udziałów za tą samą cenę. Co to oznacza? To oznacza, że mamy za $1 $70. Czyli $1 mamy 70 udziałów, ale warte w cenie nominalnej $70. O tym naprawdę pamiętajmy. Wykorzystajmy ten czas do piątku. Mamy różnego rodzaju kryptowaluty. Ja często bardzo polecam nie Bitcoina, nie Ethereum, ale właśnie jeśli chcecie, to zapytajcie się mnie, jakie przewalutowanie, jaka waluta, jeśli chodzi o krypto, jest najtańsza, najmniej kosztów związanych z wpłatą, z kupieniem danej waluty i z przesłaniem ich bezpośrednio na back office. Dziękuję wam za poświęcony czas, za to, że mogliśmy tutaj dzisiaj się spotkać. Kolejne spotkanie dotyczące programu partnerskiego i mam nadzieję, że dużo więcej informacji nowych na temat prac, ale też pewnych efektów, być może związanych również, jak wiemy, prędzej czy później one się pojawią, te informacje, oczywiście jak firma dostanie takie pozwolenie, z prac związanych z budowy, z rozpoczętych budów komercyjnych, ale o tym pewnie w jakiejś tam niedalekiej przyszłości, a my spotkamy się na takim webinarze o tematyce programu partnerskiego, duplikacji
i tym bliskim, jak gdyby pokrewnym tematom już w maju. Myślę, że to będzie pierwszy tydzień maja, ale o konkretnych, jeśli chodzi o terminy i tak dalej, zostaną podane na Skype'ie. Także ja jeszcze raz dziękuję. Cieszę się, że udało nam się zmieścić w ciągu 50 minut, omówić ten program partnerski. Jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas, za to, że tu jesteście i zapraszajcie przede wszystkim nowe osoby, które mogą poznać ten program partnerski i w tej dobie, powiedzmy, gdzie każdy potrzebuje dodatkowych środków, jest tutaj możliwość faktycznie fajnych dodatkowych pieniędzy zarobienia, ma możliwość każdy. Także duplikujmy, zapraszajmy nowe osoby, które gdzieś tam wokół nas zawsze się przemieszczają, zawsze wokół nas są, wykorzystujmy spotkania rodzinne do tego, żeby mówić o tej firmie, jaką jest Skyward Community. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia.